Cześć, witajcie kochani na pracowni Magnetycznego Pingwina w kolejne popołudnie serwisowe. Dzisiaj oczekując na części do laptopa i do naszego pada, no niestety przyszła dzisiaj tylko ramka. Okazało się jeszcze wczoraj, że musiałem domówić stabilizator ramki, czyli to, co spowodowało to uszkodzenie. Niestety to trzeba wymienić, bo bez tego usterka się powtórzy i będzie to samo, co było przed. Najwyżej 2 tygodnie laptop pociągnie i będzie to samo. Także to ona była główną przyczyną powstania całego tego uszkodzenia. Dopada analogii też już są w trakcie dotarcia do mnie, więc czekamy. Ale tu jeszcze wyjąłem taką klawiaturę, którą mi klient tu kiedyś zostawił. No klawiatura, która troszeczkę, nie wiem czy tu będzie widać, kurczę, może tak, kurde, ciemno, ale to zaraz poprawimy jakość Razer Ornata Chroma, tak to się nazywa. Ja może tutaj nie będę tego tak prezentował, może tak, no. W każdym bądź razie, no nie jest przesyłka, raczej nie jest to paczka lekka. No nie widać, ale zdjęcia będziecie mieli później tam. A więc przysiadamy do naszej klawiaturki po zapętlonym intro, jakie miało miejsce przed chwilą. Takie dziwne. Mamy klawiaturę membranową, mechaniczno-membranową. Tak przynajmniej pisze Mecha Membrane Gaming Keyboard. Angielski, tak. Luksus. Brawo, brawo. Mamy taką klawiaturkę. Po prostu klient zgłosił, że jest zalana i część z klawiszy nie działa. Bardzo fajnie klika, podoba mi się to. I do niej dołączony jest piękne oczywiście pudełko i taka poduszka pod nadgarstkiem. Niby klawiatura prosta, niczym się nie wyróżniająca. Klawisze ma ładne, to prawda, ale taka z wyglądu to taka brzydkawa, a podobno sporo kosztowała. Niczym się nie wyróżniająca poza tym tutaj. Mam ładniejszą, muszę to przyznać szczerze, ładniejsza jest, ale na pewno nie działa tak jak ta. Klawisze działają po prostu idealnie. Szkoda, bo podobno klient mówił, że za nią sporo dał, więc ja spróbuję ją tutaj może naprawić. Przydałoby się. Ornata Chroma, model NO RZ030204. Gaming keyboard. Podobno część klawiszy nie działa. No muszę to zobaczyć. Muszę podłączyć pod komputer, posprawdzać każdy klawisz, jak się zachowuje i będziemy wiedzieć. Tutaj. Także nie wiem, moja kamerka tutaj z góry powinna coś tam pod ładowarkę jest podłączona. Kartę włożyłem. Niestety nagrywanie nią nie ma sensu podłączonej bezpośrednio do komputera, bo ona się wyłącza co chwila. A tutaj może będzie dobrze i się nam nie wyłączy pod ładowaniem, więc no muszę sobie przynieść tutaj. O, elegancko jest prezentacja. Oczywiście Jarvis zrobi zdjęcie. Przyniosę sobie chyba laptopa. Postawimy go z przodu tutaj i podłączę i będę testował na wizji z wami razem. Sobie tutaj załączę kamerkę i ewentualnie będzie tutaj z góry patrzone też. Także widzimy się za chwileczkę. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy tyle, że okienko nam się tutaj uruchomiło. Razer Chrome. Więc sobie zainstalujemy oprogramowanie. Do
Razera. Ale ono i tak powinno tutaj. To działa. Nie każdy klawisz działa. Będziemy musieli sobie przetestować. I zobaczymy. Muszę tu jakąś myszkę jeszcze skombinować. Ponieważ klawiatura jest obszerna i nie będę tutaj do touchpada podchodził non-stop przez klawiaturę. Nie wiem, tam kamera chyba mnie nagrywa. Rączki, rączki, jest, jest, dobrze. Dobrze, niech nagrywa. Niech nagrywa. Ja sobie tylko sprawdzę, czy ja mam zarządzanie tą kamerą odgórną tutaj. Sprawdza mnie. No mógłbym tylko pewnie smartfonem sobie zarządzać tym ustawieniem, ale pewnie jest tak, że kamera nie jest ustawiona. Dobra, mniejsza z tym. Na razie to jest niepotrzebne zarządzać smartfonem kamerą. W każdym bądź razie pobiera nam się 394 MB do tutaj oprogramowania. Ja może kamerę tu przesunę, bo może niepotrzebnie obserwujemy mnie, tylko może byśmy tutaj poobserwowali troszkę. O, topa. Tak będzie lepiej. Dobra, niech się pobiera. My sobie to zrobimy. Aktualizację. O, a działa. No, testuję klawiatur aktualizacja. C nie działa. C już nie działa. To ja sobie kartkę wezmę i długopis, żeby to spisać, ponieważ potem nie wyłapę odpowiednio. Tutaj mamy już sprawdzony klawisz C. Piszemy, nie działają klawisz C. Pierwszy, który tutaj wyłapałem. Na pewno nie działa klawisz z logo Windowsa. W międzyczasie, jak pobiera się to nam to oprogramowanie, to ja sobie uruchomię notatnik. I tutaj zawsze możemy przetestować. To funkcje na pewno działają. 3 gwiazdka. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9-0 równa się. Jeżeli jedna funkcja klawisza działa, to druga na pewno też. P, O, I, O, U. Ale to sobie zrobimy od tej strony. Q, R, T. I J, K, L. Tu działa. Tu działa. Już idziemy trzeci rząd. M działa, ale N już nie działa. N nie działa. B działa. V działa. C nie działa. To już mamy zapisane. X działa. Z działa. I z shiftem jedynka. No i tu znaczki. Dobra, działa. Ctrl. Alt, delete, czyli control też nie działa, a ten drugi też nie działa, a to dziwne, logo Windowsa nie działa, control nie działa, ctrl nie działa, alt F4 no też nie działa. Te dolne nie działają, spacja też nie działa. Tu coś działa. Ten działa górny, dobra. A czy klawiatura... Enter działa. I teraz tak, czy klawiatura numeryczna działa? 0. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dzielenie, mnożenie, odejmowanie, dodawanie. Enter. Tutaj działa wszystko. Numlock też działa, wyłącza scroll lock, to tutaj zobaczymy. No daj, aby tutaj te dolne klawisze nie działały. Weźmy na pulpit. W ogóle Ctrl Alt Delete nie mogę wcisnąć. Caps Lock działa. Tabulacja działa. Tabulacja działa. End działa, home działa. Delay tu działa. To tych kilka klawiszy tu nie działa, bo tam widzę, że tam się coś właśnie dostało. O, zgasła klawiatura, chyba się sterowniki zaczęły instalować. Dokładnie tak. Nie wiem, jak gram, tam rączki działają. No, dobrze. Tam się nagrywa może. Panie Jacku, jak to mówi. To się nagrywa. No niech będzie, niech się zainstalują. Mam te, czy tam aktualizacje. Niech się pełne oprogramowanie do klawiatury niech się pełne oprogramowanie zainstaluje, ponieważ nie mamy pewności, czy wszystkie klawisze funkcyjne działają.
a bez tych sterowników może się okazać, że one nie będą po prostu widoczne i klawiatura będzie tutaj działała jako tylko i wyłącznie ta podstawowa. Klawiatura naprawdę dobrej jakości, nie powiem. Luksus sprawa, ale co z tego, jak wylało na nią coś. Bardzo ładna, podoba mi się. Mimo tego, że obudowa jej nie jest jakaś super. Ale taka, taka ma być klawiatura. No. Plastik jest twardy, poduszeczka elegancko. No, luksus, Lucius, Lucius. Nadgarstki się nie męczą, jak się pisze. Ja to tak nie nauczony jestem pisać, ale zobaczymy. Co my tu mamy w aktualizacjach? No na razie nie będę go uruchamiał ponownie, ponieważ on tutaj sobie instaluje klawiaturę. To zostawmy to. Dobrze, widzimy się chwilę później, ponieważ podsumujemy to przed rozłożeniem klawiatury, co nam tutaj nie działa. I ja sobie jeszcze w międzyczasie sprawdzę te funkcyjne klawisze, czy wszystkie tutaj działają, po zainstalowaniu sterowników, no bo laptop teraz instaluje po prostu aktualizacje i sterowniki, więc się nie będziemy tutaj tracić materiału nagraniowego, także widzimy się niebawem. A więc tak jak obiecałem, tutaj pudełeczko tej klawiatury mogę wam teraz tutaj już śmiało zaprezentować. Ja tak w celu podtrzymania, bo klawiaturę mamy tu, widzimy tu obok. Słuchajcie, no sprawa wygląda tego typu, że te dolne klawisze tutaj nie działają. Ja sobie mniej więcej pozapisywałem, które od góry, któreś też nie działają, albo po prostu te funkcyjne tutaj się nie uruchamiają, ponieważ oprogramowanie zainstalowane. Ja przejrzę, rozbiorę całą tą klawiaturę i przejrzę, co tam mogę ewentualnie w takim wypadku zrobić z tą klawiaturką, żeby ją ewentualnie naprawić. Może uda się coś tam przemyć, przeczyścić. Nie wiadomo, co tam się dostało i w jakim stężeniu, i w jakiej ilości. Także nie obiecywałem nic klientowi. Nie obiecywałem nic klientowi, aczkolwiek powiedziałem mu tylko tyle, że spróbuję zobaczyć, co klawiatura, co tam znajduje się w środku, także może jakimś cudem coś się uda zrobić, ale tak jak wspomniałem, nie obiecywałem. No i co, kochani, do pracy, idziemy rozbierać to. Czyli Razer Ornata Chrome. Tak to się ładnie nazywa. O. Może tak byłoby lepiej. O, może nie tak, może. Także do zobaczyska potem.